Działalność refundowaną przez NFZ Lubińskie Centrum rozpoczęłoby 1 grudnia tego roku. W październiku Narodowy Fundusz ogłosił konkurs. My przygotowaliśmy piękną ofertę. Bardzo się cieszę, że ta oferta została bardzo wysoko oceniona. Otrzymaliśmy wiele dodatkowych punktów i w tej chwili czekamy już na podpisanie umowy na działalność w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Środowiskowego Centrum Opieki Psychologicznej i psychoterapeutycznej na rzecz dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubina. Centrum miałoby przyjmować bezpłatnie także dzieci i młodzież spoza Lubina. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem już w grudniu po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będziemy również mogli przyjmować pacjentów spoza miasta Lubina w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten kontrakt otrzymamy na 2 lata, czyli do końca 2022 roku. Kwota miesięczna na opiekę psychologiczną i terapeutyczną realizowaną w ramach przychodni z NFZ to ponad 46 tysięcy złotych. W sumie wartość kontraktu przekroczy 1 000 000 złotych. Przychodnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Lubinie mieści się przy Konopnickiej 5 w budynku dawnego gimnazjum nr 4. Zapewnia opiekę dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. W związku z dużym zainteresowaniem przychodnia wydłużyła czas pracy, a także zmieniła godziny rejestracji.